Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale I co dalej? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę na temat stereotypów, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Głównie skupię się tutaj na wózkersach, ponieważ no, sam jestem wózkersem. I jakby z mojego własnego doświadczenia oraz z doświadczeń innych moich znajomych jakby mamy do czynienia z tymi stereotypami. Chcę z nimi trochę powalczyć, pokazać, że nie każdy stereotyp jest prawdziwy. Mam nadzieję, że zmienię niektórych zdanie czy też światopogląd w ogóle na osoby niepełnosprawne. Temat do przemyślenia dla każdego. Zapraszam. Moi drodzy, zacznijmy od tego może, że nasza niepełnosprawność to z reguły nie jest choroba i nie jest ona zaraźliwa. Po prostu w większości przypadków mamy uraz rdzenia kręgowego, czy też połamany kręgosłup i dlatego właśnie znajdujemy się na tych wózkach. Dla przykładu, jeżeli ktoś ma złamaną rękę i nosi ją na przykład na tym blaku, no to nie obchodzicie się z nim jak z jajkiem, nie stajecie, wiecie, 2 metry od niego, bo przypadkiem wasza ręka się złamie. W tym przypadku jest dokładnie tak samo, my mamy połamany kręgosłup, nie przejdzie to na was w jakikolwiek sposób. No i ten tekst, który słyszę bardzo często, na przykład jak się przesiądę z wózka, nie wiem, na fotel czy na kanapę, stoi wózek obok i ktoś mówi, czy może usiąść? Ja mówię, że pewnie, siadaj, nie ma problemu. I ktoś wtedy inny obok mówi, nie siadaj, bo się zarazisz. Jezu, jakie to jest głupie, jaka to jest bzdura całkowita, no po prostu, ach, nie wiem kto to wymyślił, ale będę z tym walczył. No nie da się zarazić złamaniem kości. Kolejna sprawa. Większość ludzi uważa, że jeżeli osoba siedzi na wózku inwalidzkim, to jest całkowicie odcięta na przykład od pasa w dół, nie ma tam zupełnie czucia, jest sparaliżowana. Otóż nie zawsze. Są osoby na przykład takie jak ja, które mają pełne czucie. Do tego stopnia, że złapiesz mnie za palec u stopy, to powiem ci za który. Mam czucie na zimno, na ból, na temperaturę. No, generalnie są takie przypadki, nie każdy jest odcięty. Nie ma też dwóch takich samych urazów, dlatego nie traktujcie wszystkich jedną miarą. Są osoby poruszające się na wózkach, które na przykład potrafią z tych wózków wstać i zrobić parę kroków, czy też na przykład sięgnąć coś sobie z wysokiej półki, jeżeli jest potrzeba. Pionizacja, czyli wstawanie z tego wózka, jest bardzo generalnie potrzebne i zdrowe, ponieważ od razu poprawia się krążenie w nogach, poprawia się cała perystaltyka jelit, czyli lepiej nasze jelita pracują, lepiej trawią. Na pewno jest dużo zdrowsze dla nas. Dziś tak krótko na ten temat, ale w planie mamy cały odcinek o pionizacji, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału i bądźcie na bieżąco. Idąc dalej w temacie tego paraliżu naszego i braku czucia, krąży stereotyp, że osoby poruszające się na wózkach, czy też z jakąkolwiek inną niepełnosprawnością, nie odczuwają jakby pociągu seksualnego, ze względu na to, że są odcięte, jak niektórzy myślą. To też jest bzdura. Osoby niepełnosprawne również odczuwają pociąg seksualny, tak jak każda jedna osoba. Tak naprawdę rzadko kiedy trafia się osoba, która w ogóle nie odczuwa pociągu seksualnego. Kolejny fakt, no to to, że ludzie myślą, że osoba, która jest odcięta, nie, jeżeli już uprawia seks, to nie odczuwa z niego przyjemności. To również jest bzdura. Osobom po urazie rdzenia kręgowego na przykład zmieniają się najczęściej strefy erogenne i nawet jeżeli nie odczuwają one przyjemności w ten sposób jak przed wypadkiem, to potrafią osiągnąć zaspokojenie w innych sposobach, w innych miejscach, innymi sposobami. Chodzi o to generalnie, że potrafią nadal odczuwać przyjemność z stosunku płciowego. Chodzi o sam fakt, że społeczeństwo uważa, że osoby niepełnosprawne nie prowadzą w ogóle życia seksualnego. Oczywiście błąd. Osoby niepełnosprawne potrafią... Można nawet założyć rodzinę. Mam takich znajomych, którzy pomimo faktu bycia na wózku mają dzieci, mają żony, mają mężów. Wcale im to nie przeszkadza. Chodzi tutaj o to, że osoby niepełnosprawne, tak jak wcześniej mówiłem, mogą mieć rodziny, mogą mieć partnerów, mogą mieć dzieci. Wcale nie muszą być skazane na samotność. Zależy to tylko i wyłącznie od tych właśnie osób niepełnosprawnych. Jeżeli z góry założysz, że nikogo sobie nie znajdziesz przez swoją niepełnosprawność, to tak będzie. Nie zamykaj się w domu, nie zamykaj się sama w sobie, nie zamykaj się na ludzi oraz na cały świat zewnętrzny. Nie traktuj swojej niepełnosprawności z góry jako coś, co skreśla cię całkowicie w społeczeństwie i nie daje żadnych szans na odnalezienie szczęścia. Nie użalaj się nad sobą, działaj.
Temat jest bardzo obszerny, w tym odcinku to by było na tyle, ale mam jeszcze mnóstwo kolejnych stereotypów, które ludzie wysyłają do mnie. Jeżeli wy macie jakieś stereotypy odnośnie osób niepełnosprawnych, albo rozwiałem może jakieś stereotypy, których wy myśleliście i z którymi wyżyliście, piszcie w komentarzach, a ja zapraszam serdecznie na moje social media, na Facebooka, na świeżo założonego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale i co dalej.